23 maja rozpoczynamy drugą edycję turnieju SMS Cup, tym razem w Płocku w niezmienionym składzie. Taki był zamysł? W niezmienionym składzie mówimy o drużynach. Tak. Nie. Planowaliśmy już od pierwszej edycji ściągnąć zespół z Węgier. Podobieństwo Szkoły Mistrzostwa Sportowego, tak jak u nas. Niestety w tym czasie na Węgrzech są prowadzone rozgrywki jeszcze ligi i nie mogli uczestniczyć w tym turnieju. Próbowaliśmy również się kontaktować z zespołami z Niemiec i bardzo była bliźniacza sytuacja, gdzie te zespoły również są jeszcze w trakcie rozgrywek ligowych, więc zostajemy w formacie na zespołami z Polski. Czy w trzeciej edycji w takim razie możemy liczyć się na to, że SMS Cup uzupełnią SMS Szkoły Mistrzostwa Sportowego Międzynarodowe? Chcielibyśmy, żeby to był wysoki format, żeby tutaj najlepsi przyjeżdżali, żebyśmy rywalizowali ciągle z najlepszymi, ale to jest płynne, dlatego też jesteśmy uwarunkowani od tego, jak wygląda kalendarz rozgrywek w ligach zagranicznych. Obiecuję, że za każdym razem będziemy się kontaktować i starali się przyciągać tych najlepszych przeciwników. Sławek, czego Związek Piłki Ręcznej w Polsce oczekuje najbardziej od cyklu turniejów SMS Cup? Pomysł na to jest pomysł, aby promować tych zawodników. Są to zawodnicy, którzy uczestniczą 4 lata w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Bardzo często są to zawodnicy niezauważeni przez trenerów klubowych. My zdajemy sobie z tego sprawę, że są to zawodnicy utalentowani, którzy mają olbrzymi potencjał i chcieliśmy przez te turnieje dać możliwość zobaczenia trenerom, jak wygląda nasza młodzież, aby jak najszybciej mieli szansę zdobywać doświadczenie w zespołach Superligi, Ligi Centralnej lub Pierwszej Ligi. Za nami pierwsza edycja. Pokusisz się o podsumowanie. Wiem, że jedna edycja to niewiele, ale jesteś zadowolony z tego, jak ten turniej przebiegał? Z samego wyniku tak, jestem jak najbardziej zadowolony. Tak jest, z racji, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kielcach tym razem zdobyła puchar. Sam przebieg tego turnieju był o tyle ciekawy, że niestety nie było wszystko kolorowe, tak jak w sporcie. Ale prawdę mówiąc, widzieliśmy 3 zespoły, sporo zawodników pokazało się z dobrej strony i sporo zawodników, obserwując ten rocznik, dostało się do Superligi, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pierwsza edycja była rozgrywana w Kielcach, druga będzie w Płocku. Czy idąc tym kluczem, Płock będzie faworytem tej drugiej edycji, grając w domu, Orlen Arenie? Wiesz co, doświadczenie w pracy z trenerami zawsze uczyło mnie, że staramy się ściągać odpowiedzialność i rzucamy rolę faworyta na przeciwnika. Ja odwrócę, ja wierzę w swój zespół, ja wierzę w swoją szkołę i wierzę w to, że zespół z Kielc tym razem ponownie przywiezie puchar do Kielc.